Witam Was dzisiaj z cmentarza. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda niemiecki cmentarz. A filmik będzie o królowej Budice. Królowa Budika to celtycka królowa, która 2000 lat temu zdołała zebrać wielką armię i zbuntowała się przeciwko najeźdźcom, okupantom Brytanii, Cesarstwu Rzymskiemu. Przeszła do historii właśnie dlatego, że jako kobieta królowa poprowadziła armię żołnierzy mężczyzn. I to jest pierwsze, co jest fajne, co lubię w niej, to taki sposób na mężczyzn. Otóż podjeżdżała na rydwanie do wioski i krzyczała: hej mężczyźni, możecie żyć w niewoli, to jest wasz wybór. I ruszało ich to rzeczywiście, więc podejmowali akcje i dołączali się do jej armii. Przekaz mojego dzisiejszego filmu, oczywiście dla kobiet, jest taki, że chwała zwyciężonym, bo ta królowa przegrała. No niestety, mimo że zdobyła uznanie i zdołała zebrać wielką armię, przegrała bitwę, a mimo wszystko nie spadła jej korona z głowy, przeszła do historii. Więc dzisiaj też taki filmik właściwie motywacyjny, że przegrana jest wtedy, kiedy nie spróbujesz. Może się właśnie boisz tego, że się nie powiedzie twój plan, że nie uda ci się zrealizować tego, o czym marzysz. A prawda jest taka, że przegrasz tylko wtedy, kiedy nie spróbujesz. I ta królowa, którą zachęcam cię, żebyś poznała może jej historię życia, właśnie jest taką królową, która pomimo wszystko wygrała w historii swojego życia. Jest trochę jak Aleksander Wielki, który miał takie przekonanie wewnętrzne, że lepiej żyć krótko, ale przejść do historii i zrobić wszystko, co jest się w stanie, co serce podpowiada, że należy zrobić, niż żyć długo, ale nic wielkiego nie osiągnąć. Budika to jest kobieta wojowniczka. Ten archetyp jungowski, który ostatecznie przechodzi właśnie w kobietę królową. Siła mentalna człowieka, zwłaszcza kobiety, jest o wiele ważniejsza niż siła fizyczna. Mam gościa. Musiałam przerwać nagrywanie filmu, bo jakieś cmentarne dziecko zaczęło mi przeszkadzać. Więc wyszłam na ulicę do ludzi. Nigdy, przenigdy się nie poddawaj. To jest przesłanie mojego dzisiejszego filmu. Bo przegrana jest wtedy, kiedy nie spróbujesz, a nie wtedy, kiedy ktoś cię pokona. Budika przegrała, ale tylko pozornie. Została pokonana, ale wygrała historię swojego życia. I pomimo wszystko korona jej z głowy nie spadła. Przeszła do historii jako wielka, potężna królowa. I pokazała tym, że ta siła mentalna człowieka jest większa od tej siły fizycznej, jest ważniejsza. I dlatego warto jest podejmować działanie pomimo lęku, często lęku, że się nie uda, lęku przed tym, co ktoś pomyśli, bo to jest twoje życie. I przegrasz to życie, jeżeli nie będziesz próbować, jeżeli nie będziesz działać, jeżeli nie będziesz realizować swoich marzeń.
I z tą refleksją Cię zostawiam. Zapraszam kobiety na moją grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski. Tam więcej o kobiecie królowej. A tu zapraszam oczywiście do polubień, do udostępnień i do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Pozdrawiam z gorącego, słonecznego Berlina. Pa!